Cześć, tu Dawid. Dzisiaj będzie tak ogólnie tematówka taka składająca się na tak z trzech takich tematów, można powiedzieć, nie? Taki ogólnotematowy vlog. Będą trzy tematy: nasza klasa, fotka.pl i jak spędzam wolny czas. Najpierw nasza klasa. Kiedyś portal, fajnie było, można było znaleźć znajomych, pokomentować ich zdjęcia, profile, pogadać sobie na prywatnych wiadomościach. Ale co teraz się dzieje? Jakieś prezenciki i jeszcze płacenie jakimiś eurogąbkami. W ogóle to jest dla mnie takie trochę bez sensu, bo po co mamy wydawać, nie wiem, kasę, na przykład z telefonów, by dać komuś na przykład prezent, albo zamawiać jakieś eurogąbki za SMS, czy coś podobnego. To jest totalna głupota. Kolejna niezbyt mądra rzecz, ocena super zdjęcie, za którą oczywiście płacimy eurogąbkami, SMS-em lub przelewem. Zauważcie sobie. Przelewem, żeby stracić kasę? To jest dla mnie szok totalny. Jak można wymyślić taką głupotę? Oczywiście to nie jest ten vlog, żeby kogokolwiek obrażać. Absolutnie nie. Dla mnie jeszcze dziwna jest taka rzecz, że te gierki, w których tam, no nie wiem, są niektóre elementy, które trzeba zdobyć, też trzeba płacić eurogąbkami. Eurogąbkami to w ogóle chyba płaci się tam za wszystko, co tam jest do płacenia, za co jest tam do płacenia, nie? No. Co jeszcze mnie denerwuje? Chodzi o odwiedzających znajomych. Po co mamy płacić za to, żeby ktoś żeby zobaczyć, kto nas odwiedzał? To jest dla mnie kolejny bezsens wymyślony przez naszą klasę. No cóż, jednak powiem, że co niektóre funkcje naszej klasy mi się podobają. Komentowanie zdjęć, ocenianie od 1 do 5, no to zostawię tak, no powiedzmy bez komentarza, ponieważ mi to tam odpowiada nawet, ogólnie mi to tam, wiecie, obojętne. Ale na przykład nie podobało mi się to, że kiedyś był transfer i że tylko kilka zdjęć można było wgrać, chociaż teraz można ich grać chyba z 500, co dla mnie też jest dosyć dziwne, bo po co kto miałby wrzucać aż 500 zdjęć? To jest w ogóle ciekawa sprawa, nie? Bo praktycznie przez takie coś może być tak, że no wiecie, bo ludzie mogą zacząć, tak jak teraz to robią pewnie, wklejać nie wiadomo ile tam zdjęć. I po co? Po to, by no nie wiem, się no nie wiem, stać sławnym przez internet, albo coś jeszcze gorszego, albo no nie wiem, albo zresztą zostawmy to już, te komentowanie zdjęć i te zdjęcia. No. Co jeszcze mnie najbardziej denerwuje w naszej klasie? O, jest taka rzecz biedna. Znaczy, nie to, żeby było to złe. Chodzi o śledzika. Można tam się dzielić różnymi newsami, klejać różne zdjęcia, którymi chcemy się podzielić z kimś lub jakimiś tam, można klejać filmy swoje. To bardzo fajnie, ale denerwuje mnie jednak to, że w ogóle obawiam się, że to jest niedopasowane do co niektórych rodzajów połączeń, jeśli chodzi o internet, nie? W ogóle u mnie to jest tak, że niby jest wszystko w porządku, ale na przykład nie ma opcji, w ogóle sposobu chyba, żeby to wyłączyć. Wiele osób chciało to wyłączyć, ale nie można. Chociaż mi tam ten śledzik jest obojętny. Kolejna sprawa z naszej klasy NK Talk, czyli coś tak jakby a la gadu-gadu. Niby wszystko ładnie, pięknie, jak ktoś gadulca nie ma, to może sobie z tego korzystać. Ale trochę im to kiepsko wyszło, że NK Talk zamyka się za każdym razem, kiedy się wylogujemy. Co dla mnie jest trochę takie... nie podoba mi się po prostu. No, czyli to tak jakby podoba na naszego gadu-gadu. Też jest fajnie pogadać tak z ludźmi, ale co? No cóż... no, nieważne zresztą. W ogóle nasza klasa to kiedyś był fajniejszy portal niż teraz. Chociaż teraz też nie jest tak źle, ale ogólnie... no, powiedzmy, nie jest najgorzej. Chociaż tam jest teraz jeszcze dużo właściwie spamu, nie? No, dużo spamerów tam jest i w ogóle. Teraz fotka.pl. Fotka.pl też portal społecznościowy, w którym możemy wkrywać swoje zdjęcia. Możemy tworzyć tak zwane grupy, a właśnie w naszej klasie też tak można. I według mnie to jest pomysł zaciągnięty z fotki.pl do naszej klasy, jeśli chodzi o grupy, nie? Grupy to jest coś takiego jakby zrzeszenie ludzi, którzy interesują się tym samym. No i można tam, powiedzmy, nawiązywać nowe znajomości i w ogóle. Ale no cóż, wielu jednak ludzi tam łamie te zasady niestety. Na przykład, nie? Na przykład taką zasadę, że można zarejestrować się, znaczy zapisać się do grupy, wcześniej przypominając o tym, no nie wiem, właścicielowi grupy, czy nie? Albo na przykład co niektóre funkcje też tam się płaci za wiele z nich, na przykład te gwiazdy, które dają powiedzmy wiele więcej możliwości niż te, które na przykład mamy. Na przykład ocena 11, czy powiedzmy kolor nazwy profilu, kolor gwiazdy i w ogóle takie tam rzeczy. Mi tam to nie przeszkadza, ale ja nie będę za to płacił, bo ja nie jestem jakiś tam bogaczem, nie? No co, jeszcze mnie tak trochę poddenerwowuje. Co niektóre gry tam są tak, powiedzmy, pliki z tych gier, tak jakby, no nie wiem, przerywają się w górę te gry, trochę takie, no, niby fajne, ale powiedzmy, że i tak lepsze od tych z naszej klasy. Co jest jeszcze nie tak w fotce.pl? Właśnie, trzeba płacić jakimiś srebrnymi. Srebrnymi? Co to w ogóle jest? Jakieś monetki, za którymi płacimy za, na przykład, też za to samo co na naszej klasie, że trzeba zapłacić za na przykład ilość osób w ogóle, która nas podgląduje. Albo na przykład za właśnie kto nas podgląduje, czyli w tym sensie, że jak jest profil ukryty. No właśnie, to jest trochę dziwne, nie? Bo przy niektórych profilach osób, które nas podglądają, pisze profil ukryty i możemy się dowiedzieć w dwa sposoby tylko, właściwie trzy sposoby, jak żeby wiedzieć, kto to jest. Albo, wiecie, wziąć gwiazdę lub zapłacić tymi srebrnymi, albo że ktoś do nas napisze, albo nas oceni. No, no. Ale co mi jeszcze nie pasuje w fotce.pl? Fotka.pl to jest taki portal trochę, no, z ludźmi pełnymi, powiedzmy, zakompleksionych takich lolitek i w ogóle gwiazd takich internetowych. No cóż, sorry, że to wyciągnąłem, to określenie. Ale dużo tam osób przez te gwiazdy właśnie zaczęło się uważać za takie gwiazdy internetu. I są zakompleksione trochę. W ogóle tam też jest taka też tam sytuacja ze spamem ciągłym, nie? Łamaniem zasad ciągłym też jest tam. I te oceny w ogóle nie wiem po co są. Co jeszcze mi nie pasuje? Nie pasuje mi to, że... to mi nie pasować może. W ogóle tam... no powiedzmy, że ten spamer, a jest w ogóle... no nie wiem... ludzie tam na przykład piszą jakieś komentarze typu weź się tam pokaż jakoś tak, więc, albo na przykład piszą takie komentarze jak wcześniej, no nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci, a kogo to interesuje, którymi wy jesteście koleśami, pierwszymi, drugimi, trzecimi, takimi, owakimi, kogo to obchodzi, no, właśnie, czyli to ma związek tak jakby z jednym z filmów, w którym mówiłem o komentarzach. No. Co jeszcze mi się nie podoba w fotce? Fotka to tak... w ogóle moderatorzy chyba... no nie wiem... obawiam się, że oni po prostu mają gdzieś to czasem, co piszą różni użytkownicy. W ogóle nie zwracają uwagi na to za bardzo, że skoro takie komentarze mamy puszczać, jakie oni nam każą, to jednak wielu to ignoruje. A w ogóle moderatorzy tej fotki.pl w ogóle nie zwracają na to uwagi. W ogóle mi się zdaje, że ta, niestety fotka.pl to jest trochę też taka spameria. Czyli ogólnie jakby skomentować te dwa portale, że zaczynają się do siebie upodobniać i nic poza tym. W ogóle przez to przestaje mi się tam w ogóle podobać. Niestety. Tyle jest tam rzeczy, które w ogóle tam nie pasują, że nie, po prostu nie da się tego skomentować. Jak spędzam wolny czas? Zależy. Czasem wychodzę na dwór, właściwie częściej niż gram na przykład, nie? Teraz właśnie też nagrywam te vlogi, filmiki, na przykład wyjeżdżam gdzieś sobie. Czasem też spędzam czas z kuzynem, z którym no, ja przebywałem na wakacjach gdzieś. No, na dworze, tutaj, graliśmy sobie kiedyś, a teraz, że kuzyn pracuje, to go teraz nie ma, nie? No i ogólnie czasem sobie odpocznę, pośpię trochę, wyjdę gdzieś sobie, no i tyle zazwyczaj. No, to na tyle. Będę, no, mam nadzieję, że się spodoba filmik. No. No, to cześć. Zawsze chciałem mieć tak.